Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o obiektywach lustrzanych, zwanych także zwierciadlanymi. W świecie filmu nie są one zbyt poważnie traktowane, ale jak się za chwilę okaże, wcale tak nie musi być. Na początek trochę teorii. Zasadniczym elementem, który tworzy obraz, jest osiowo osadzona para luster. Główne, z wyciętym otworem znajdujące się z tyłu, oraz niewielkie wtórne, umiejscowione z przodu, przesłaniające lustro główne. I to właśnie przesłonięcie przyczynia się do charakterystycznego sposobu oddawania nieostrości, zwanego bokeh. Gdy fotografujemy obiektywami klasycznymi, kontrastowe punkty przybierają postać kółek bądź plamek o kształcie przysłony. Obiektywy zwierciadlane tworzą wyraźnie widoczne pierścienie. Z punktu widzenia estetyki bywa to czasem niepożądane, lecz odpowiednie dobranie tła o niższym kontraście minimalizuje to zjawisko. Użycie luster ma wiele zalet. Należą do nich mniejszy rozmiar, lekkość, a co za tym idzie, niższa cena w porównaniu do klasycznych obiektywów o podobnych ogniskowych. Aberracja chromatyczna zredukowana jest do minimum, ponieważ to zjawisko nie występuje w przypadku odbicia promieni światła. Ale obiektywy zwierciadlane mają też wadę. Ich budowa wyklucza stosowanie przysłony, więc jedynym sposobem zmiany jasności pozostaje użycie filtrów. Widzimy zatem, że praca z obiektywami lustrzanymi, zwłaszcza w filmie, wygląda nieco inaczej. Stała przysłona ogranicza zmianę ekspozycji do migawki i czułości matrycy. W filmie jednak zwykle nie zmieniamy ekspozycji za pomocą migawki, zostaje nam więc użycie filtrów szarych, najlepiej ze zmienną gęstością. Tak długie ogniskowe wymuszają użycie statywu. Oczywiście możemy liczyć na szczęście, robiąc serię ujęć z ręki. Jednak może się to udać tylko w naprawdę dobrych warunkach oświetleniowych. Panuje powszechne przekonanie, że obiektywy zwierciadlane zostały stworzone do fotografii dalekich planów. To nieprawda. Można ich użyć w charakterze obiektywów makro. Przydają się podczas fotografowania zjawisk, do których nie możemy się zbliżyć na taką odległość, jaka byłaby niezbędna podczas używania klasycznych makroobiektywów. Oto rodzina obiektywów lustrzanych Samyang. Najmniejszy z nich, o ogniskowej 300 mm i świetle 6-3, współpracuje z większością bezlusterkowców. W zestawie znajdziemy osłonę przeciwsłoneczną. Obiektywy występują w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i srebrnym. Kolejny, 500 mm o świetle 8, otrzymujemy z filtrami, które mocuje się nietypowo od tyłu. Zestaw jak na swoją ogniskową jest niezwykle kompaktowy i podobnie jak poprzedni model może być nieodłącznym towarzyszem wypraw. Kolejne dwa bliźniacze obiektywy, 500 mm o świetle 6-3 i 800 mm o świetle 8, to narzędzia większe i wraz z ciemniejszą 500-ką współpracują z większością systemów mocowania za pomocą adapterów T2 z własnego systemu T-Mount. W przypadku zakupu obiektywu pod konkretne mocowanie bagnetowe, odpowiedni adapter dołączony jest do zestawu. Można także dokupić sam adapter, dzięki czemu jeden obiektyw obsłuży różne systemy. Gdybyśmy potrzebowali jeszcze dłuższej ogniskowej, do obiektywów możemy dokupić kompatybilny konwerter przedłużający ogniskową dwukrotnie. Na początku wspominaliśmy, że obiektywy lustrzane nie są zbyt poważnie traktowane w filmie. Warto to jednak zweryfikować. Wymagania co do rozdzielczości HD każdy spośród prezentowanych tu obiektywów spełnia z nawiązką. A trzeba pamiętać, że w filmie znacznie częściej niż w fotografii wykorzystujemy długie ogniskowe. Nie zapominajmy też, że te ogniskowe dostajemy w cenie i rozmiarze najtańszego obiektywu standardowego. Na koniec zobaczmy, jak obraz z obiektywów lustrzanych wygląda w filmie.